W Laie, na terenie o powierzchni 17 hektarów należącym do Mormonów, ulokowano Centrum Kultury Polinezyjskiej. Przedstawiciele kultur regionu prezentują swe spektakle, tańce i obrzędy. Są tu przedstawiciele Hawajów, Tonga, Tahiti, Maorysi z Nowej Zelandii, Samoa i Fidżi. Tancerzami i śpiewakami, a także pracownikami centrum są młodzi mieszkańcy wysp Pacyfiku. W zamian za bezpłatną pracę w skansenie mogą uczyć się na sąsiadującym z centrum prywatnym Brigham Young University. Aloha! There's the hues of blue representing Wākea, Sky Father, and his starry ground. W zrekonstruowanych wioskach ludów Pacyfiku można obejrzeć dodatkowe występy. Tu pawilon hawajski. Taniec z akompaniamentem ukulele. Za wodą wznosi się świątynia z Fidżi. W otwartej świątyni Marae w tajtańskiej wiosce uczestniczymy w ceremonii zaślubin. mają z kolei pawilon w wiosce z archipelagu Tonga. Przenosimy się na występy do wioski Maorysów. Wojenny taniec Maorysów. W wiosce z archipelagu Samoa oglądamy wzniecanie ognia, rozłupywanie orzecha kokosowego i wspinanie się na palmę. Pobyt w centrum kończymy kolacją, która jest okazją popróbowania tradycyjnych polinezyjskich potraw.